Szanowny panie, drodzy koledzy rolniki, jak prezes Litewskiej Izby Rolników chcę przedać dużo pożyczeń do rodzin Polski i całej Europy, rolników, którzy dużo pracują, każdy dzień robią święty chleb, mleko do całych naszych narodów. I ta praca rolników, ona musi być oceniona, bo tylko 1% rolników w Europie produkują żywienie do naszych koledzów, naszych rodzin, a 99% oni pożytkują te produkty, mleko, chleb, jajce i inne. Ja z Litwy rolników chcę przedać, bo litewski rolnik dużo, dużo lat pracując i nasza Izba Rolników już ma 100 lat, jak pracuje z całym krajem. Mój polski język nie jest taki dobry i ja przejdę do angielskiego języku, żeby opowiedzieć, jak litewskie rolniki szanują sąsiadów, szanują swoich rodzin i jak pracują z nowymi projektami Europy. Ladies and gentlemen, dear farmers, farmers of Poland, farmers of all Europe, from Chamber of Agriculture, I would like rolnicy, rolnicy z Polski, rolnicy z całej Europy. Jako przedstawiciel Litewskiej Izby Rolniczej chciałbym przedstawić wyzwania rolników litewskich i oczekiwania co do przyszłości. W zeszłym tygodniu odbyliśmy spotkanie w ramach COPA COGECA. Prowadziliśmy długie dyskusje z komisarzem Waldisem Dąbrowskisem, z panem komisarzem Januszem Wojciechowskim i oni mówili o bardzo wielu niebezpiecznych rzeczach, które są wprowadzane w kontekście rolnictwa, bo w ciągu 10 lat do 2020 roku 9 milionów rolników odeszło z rolnictwa. Są różne państwa, takie jak Holandia, Belgia, Niemcy. Tam również o 20-30% zmniejsza się liczba rolników. Na Litwie to jest nawet ponad 50%, a to ogromny procent z perspektywy rozwoju wsi, z perspektywy rodzin, które żyją na wsi, z perspektywy zrównoważonego rozwoju całego państwa. A zatem pojawiają się nowe problemy. Nowa wspólna polityka rolna, WPR, nowy Zielony Ład, zmiany klimatyczne, czy też nowe dyrektywy i rozporządzenia i inne ustawy. To one zatrzymują przyszły rozwój naszego rolnictwa. Za nami wiele niebezpieczeństw, takie jak COVID i bieżących niebezpieczeństw, na przykład wojna w Ukrainie, wzrastające ceny paliw, wzrastające ceny nawozów. Jednocześnie pojawia się ogromna presja na rolnictwo, na uprawy. Bruksela, Unia Europejska dyskutuje nowe rozwiązania nad nowymi rozwiązaniami. Wprowadzane są nowe obostrzenia, wprowadzane są nowe rozporządzenia typu SUR w sprawie zrównoważonego zastosowania środków ochrony roślin. Wprowadzane są różne zmiany w kontekście ochrony środowiska. Rolnicy, którzy mieszkają na wsi, oczywiście dbają o ziemię, o zrównoważony rozwój, o zdrową przyrodę, bezpieczną przyrodę, stosując mniej nawozów, mniej chemikaliów.
ale osoby spoza obszarów wiejskich cały czas wprowadzają nowe rozwiązania biurokratyczne, powodując kolejne problemy. Także my tutaj mówimy o trzech wymiarach typu powietrze. Kończymy strategiczny rok do 2023 roku. Jednocześnie rozpoczynamy nowy plan strategiczny 2024-2027. I w Brukseli już zaczynamy mówić, co się stanie po 2027 roku, 2029. W przyszłym tygodniu spotykamy się w COPACOJECA z różnymi organizacjami, by właśnie porozmawiać o tych wszystkich rzeczach. Rolnicy nie mają wystarczająco dużo wiedzy, nie mają wystarczająco dużo informacji, a zatem to rząd powinien o to zadbać, rząd powinien zwrócić uwagę na te aspekty. A co możemy zrobić razem? Powinniśmy pomyśleć o przyszłości rolnictwa. Komisarz Janusz Wojciechowski kiedyś wspomniał, że w jeden dzień 800 rolników znika w Europie, z mapy europejskiej. To naprawdę dużo. 800 rolników pomnożyć, jeżeli pomnożymy to przez 5, to naprawdę bardzo dużo osób, które tracą swoją pracę, swoją przyszłość. Na tej zdrowej planecie. Pojawia się wiele problemów, spadające ceny zbóż, spadające ceny mięsa czy mleka, ale obecnie pojawia się też takie duże pytanie dotyczące spadających cen surowców, materiałów mlecznych. W ciągu jednego roku spadek ceny o 50%, spadek ceny mleka. Mleko jest niezwykle ważne dla rolników i to nie tylko problem na Litwie, Łotwie, Estonii czy w Polsce. Sektor rolniczy się kurczy, a to może być problem dla rozwoju wsi, dlatego że producenci produktów mlecznych, ci, którzy produkują, zajmują się produkcją mleka, zajmują się także innymi rzeczami. Także chcemy mieć zrównoważone, rodzinne gospodarstwa rolne. Chcemy je wspierać, chcemy, żeby były bardziej odporne w przyszłości, właśnie gospodarstwa rodzinne. Oczywiście mamy różne grupy ludzi, różne grupy osób, które na przykład uważają, że nie powinniśmy hodować zwierząt, trzody, dlatego że prowadzi to do zanieczyszczeń środowiska, że nie powinniśmy na przykład produkować norek, ale przecież to jest produkcja rodzinna, zazwyczaj są to gospodarstwa rodzinne. Nie chcemy produkować sztucznego mleka, sztucznego mięsa, sztucznych produktów w przyszłości. Konsumenci czasem nawet nie zdają sobie sprawy. Konsumenci są bardzo często przegranymi tych nowoczesnych propozycji. Konsumenci chcą jeść coraz bardziej zdrowe, smaczne jedzenie. Chcą pozostać w zdrowiu, a rolnicy mogą dostarczyć im właśnie takie produkty właśnie z gospodarstw rolnych, rodzinnych. Na Litwie uważamy, że musimy kłaść nacisk na współpracę między rolnikami, między państwami w Europie, tak aby pokazać, że jesteśmy dobrymi ludźmi, dobrymi rolnikami, ludźmi ze wsi i produkujemy w sposób odpowiedzialny, produkujemy zdrowe, organiczne jedzenie na rzecz konsumentów, dla ludzi żyjących w miastach. I chcemy
przyszłości żyć w naszej rodzinie i prowadzić gospodarstwa rolne, rodzinne. Bądźmy razem, razem będziemy silniejsi. Możemy razem walczyć o rozwój rolnictwa, rolnictwa, które będzie zrównoważone. Dziękuję za uwagę ze strony Litewskiej Izby Rolniczej i pozdrawiam serdecznie naszych rolników, kolegów i koleżanki rolników z całej Europy. Dziękuję.